Siemaneczko, słuchajcie, dostałem od Mediatek rejestrator samochodowy uDrive Wi-Fi MT1060. Proszę Was, przetestujemy, założymy, zobaczymy co i jak. Fajna sprawa, bo jest obraz mamy w telefonie wysyłany przez Wi-Fi. Mamy podwójną możliwość podłączenia pod prąd, więc mamy pod zapalniczkę albo pod bezpieczniki. Montaż na przedniej szybie za lusterkiem wstecznym. Nie ogranicza pola widzenia kierunku. Lokalne połączenie Wi-Fi ze smartfonem lub tabletem w celu ustawień urządzenia. Nagrania mogą być odtwarzane na urządzeniach przenośnych oraz łatwo udostępniane za pomocą sieci społeczności. Rejestracja obrazu i dźwięku. Sensor optyczny Sony. O, bardzo dobry. Także będzie ładna jakość obrazu. Rozdzielczość optyczna filmu maksymalnie 180p Full HD. Technologia WDR, wpływająca na poprawę jakości nagrania przy zmiennych warunkach oświetleniowych. Detekcja ruchu. Nagrywanie cykliczne, obsługa karty pamięci o pojemności do 302 giga. Zgodność z Androidem 4.4, coś tam. iOS 10 lub nowsze. Dobra, zobaczymy co i jak. Oczywiście kamerka jest Full HD. I teraz to już chyba jest standard. Otwórzmy pudełeczko. Siedzimy w samochodzie, bo tu klima. Instrukcja obsługi. Znając życie, pewnie nie będę czytał. Przecież ja lepiej wiem, jak, co funkcjonuje. Tu mamy całe okablowanie. I kamerkę. Kamerka trochę sporawa. Przyklejamy ją do szyby, więc ona tu się nam ładnie skamufluje z tym wszystkim. Gdzieś chyba tam za lusterkiem się przykleja. Jakoś tak. Mamy regulowane tutaj te oczko we wszystkie strony, więc można sobie ustawić tak jak potrzeba. Tutaj zbytnio dużych tam opcji jakiś nie ma. Wszystko ustawiamy telefonem. Tutaj możemy zrobić zdjęcie albo uruchomić. I mamy gniazdo na kartę pamięci. Mamy podłączenie pod gniazdo zapalniczki albo możemy sobie podpiąć pod bezpieczniki. Widzicie, takie bezpieczniki są. Dobra, przyczepimy. Zobaczymy jak to funkcjonuje. Mamy tutaj taśmę 3M do podpięcia tego wszystkiego, do przyczepienia do szybki. Dobra. Także te oczko mamy regulowane. Możemy sobie je ustawić jak tam chcemy. Więc jak się przyklei tak do szyby, także jaki kąt by kto nie miał, to można sobie tam wyregulować oczkiem. Myślę, że fajna sprawa. Ciekawy jestem jeszcze, jaki zasięg jest tego Wi-Fi. Dobra, można tu podłączyć na krótko, zobaczymy o co chodzi. Ważne, używać wyłącznie karty microSD klasy 10. To ja nie mam chyba 10, ale pewnie będzie działać. Którą to stronę? To? To mu nie pasuje. Nie, to jednak to musi być. Tu już sobie kartę wsadziłem, podłączmy sobie tak na krótko, żeby dostać się do tych opcji, jakie tam ma. Jest taka śmieszna wtyczka. I sobie nie trzyma. Kurwa, już żeś paluchami tutaj. Soczewkę paluchami już żeś podotykał. Jak to, panie, działa? Podłączmy sobie tutaj gniazda zapalniczki. No, uruchomiło się. Fajnie, bo macie jeszcze jedno wyjście USB tutaj z tego, także można sobie spokojnie jeszcze telefon ładować z tej ładowarki. Także też fajna sprawa. Żeby sobie połączyć kamerkę z telefonem, trzeba sobie pobrać Final Cam, taką aplikację z Google Play.
Tutaj to można sobie tam zeskanować, nawet strona jest tutaj podana, więc nie będzie jakichś tam problemów. Mamy tu sklep Playa, można sobie od razu wyszukać Final Cam. No i mamy, od razu nam wyskoczyło pierwsze z listy. Instalujemy. Uruchamiamy sobie Final Cam. Teraz mamy tutaj plusik taki, żeby dodać sobie kamery, jakie są w zasięgu. I takie rzeczy mamy w zasięgu. No i mamy tutaj pierwsze z listy. To jest MT4060. Teraz tutaj trzeba dodać. I tutaj chce od nas hasło. Hasło jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra. I wpisujemy sobie tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobra, ADD. Dodajemy. On sobie domyśli. No i mamy connecting. Proszę bardzo. Już mamy kamerę, ale do góry nogami. Przykleję ją tutaj do szyby. Albo nie, najpierw pokażę wam, o co chodzi. Pokażę wam, o co chodzi. Zobaczcie. Kurwa. Ciężko będzie pokazać wam, jak fajnie płynnie obraz chodzi na kamerze. Przez Wi-Fi fajnie płynnie to działa. Nie, moja kamera coś z tą plamą na ekranie będzie szwankować. Nie będzie łapać tego, ostrości. W każdym razie fajnie działa, płynnie. Jest git, zaraz sobie to przykleję. Dobra, tu przyklej pan. Tutaj sobie przyczepiłem. Kurwa, kabel mi się pierdolił. Wciął mi się kabel tu. Tu można sobie ustawić jeszcze te oczko. Czy ma widzieć w dół, czy do góry. O, ja bym to tak. Spory kąt widzenia ma ta kamera, widzę. Dobra, coś takiego było. Zobaczmy teraz opcje. Z jednej strony zajebiście, że działa to w telefonie przez Wi-Fi. Zaraz sobie zobaczymy, na jaką odległość możemy sobie odejść z tym. Kurwa, wylazłem z tego. Kurwa. Tak to jest, jedną ręką się bawić. A teraz kamera connecting. Zobaczymy, na jaką odległość działa w telefonie. Chociaż na dworzu jest słońce, więc może być problem. Działa czy nie? Jak zobaczyć, czy działa? Muszę iść przed kamerę. Ej, widać mnie? A, dobra, ja siebie widzę. O, stanęło. Gubi zasięg, znaczy... Ale jeszcze jest, jeszcze wyłapuję. Od samochodu jestem z 5 metrów. Z 5 metrów i działa, no troszkę tam obraz przerywa. Ale działa. Także ładny zasięg jest. Zobaczymy, jak to pogrzebać w ustawieniach. Szczerze powiedziawszy, nie bawiłem się tym. Dobra, tu mamy jakieś młotki. Auto recording, Full HD format. Tutaj mamy 5-minutowe filmiki nagrywa i później nadkłada kolejne. Tu jest G-sensor, czyli jak się bujnie samochód powinno nagrywać nam, także jakby ktoś tam stuknął w samochód, więc powinno nagrać. Tu zostawimy na mind. Tu chyba palce NTSC powinno być, jak lepiej. Bo nie wiem, ja tam chuj NTSC. Co to jest kamera PWD? Nazwa kamery chyba.
A nie, u góry jest, nie wiem co to jest. W każdym bądź razie dużo ustawień nie ma, zobaczmy jeszcze. Nie wiem po co te inne opcje dają, VGA i jakieś tam inne, nikt z tego przecież nie korzysta. Z takich jakości obrazu, kto by chciał taką jakość. Także tak, dużo tutaj opcji nie potrzeba w sumie. Fajnie, że to nam wysyła. Tu mamy włączenie na ruch. Ciekaw jestem jeszcze jak jakość obrazu. A to setting, co to jest? Nie wiem co to jest ten zegar. A tu? To też nie wiem. A teraz nie nagrywa, nie? No nie miga kurwa nic. Jak tam palcem przejdę? O, teraz zaczął nagrywać. Czyli na ruch też działa, jest dobrze ustawione. A można te pliki odtworzyć sobie chyba jakoś, nie? Tylko nie wiem jak. Nie umiem się tym posługiwać. Gdzie tu kurwa się coś ogląda? Jak się przegląda nagrania? Majster instrukcji nie czyta jak zwykle, tylko kurwa po swojemu tutaj. Po swojemu kur... Nie no, zero jest. Kurde blaszka. Zobaczmy, jest? Nie ma, a tu? A, tu mamy nagrania, dobra. To już wiem o co chodzi. Dobra, odtwórzmy sobie jakiś. Szum, szum z tego nagrany jest, z wiatraka. No dobra, wiemy o co chodzi. Trzeba będzie zobaczyć sobie na tym, na podczas jazdy, jak to tam działa. Także może się zaraz przejedziemy. Kurwa. Oh shit. Ojej, olej mi się zapalił. No i proszę was, telefon mi tu spadał, z tego co widzieliście, a ja całkiem zapomniałem, dostałem do tego zestawu, tej kamerki, taki bajer, też z Mediatechu, taki bajer dostałem, Magnetic Car Holder. A to przecież jest, proszę ja was, żeby sobie ten telefonik, co my tu mamy? Mamy mocowanie magnetyczne i tutaj mamy dwie blaszki. Oczywiście to jest na magnesik pewnie jakiś neodymowy, bo jest bardzo mocne. I tą jedną z tych blaszek sobie przyklejamy do telefonu, a to mocujemy sobie gdzieś tutaj w nawiewie. A jak to się mocno trzyma? Luksus się trzyma, proszę was, o cyk fuch. I teraz bez... Trochę też trzyma, też się łapie. Jak ktoś ma metalową obudowę, to elegancko się przyklei bez tych blaszek. Ja zobaczymy tą blaszkę taką okrągłą sobie przykleję. Ale ktoś wymyślił, kurde, kiedyś to te jakieś tam... Powinno się przykleić gdzieś tak na środku mniej więcej. Ja już spierdoliłem, nie w tym miejscu. Ale o! Bardzo dobra robota. Widzicie? Jak się wyciąga to z całym kurwa tym. Tak się mocno ten magnes trzyma. Odpiąć to najlepiej go po prostu telefon przełamać w bok. Bo tak to wy wyciągacie z całym tym, taki jest mocny magnes. Luksus trzyma, no. Uchwyt zarąbisty, można sobie GPS-a czy coś, to wcale nie trzeba tych uchwytów takich na szybę, na te przyssawki, bo to odpada po jakimś czasie i w ogóle. Kurde, bardzo fajny ktoś ten wymyślił na ten magnesik. Dobra, zaraz się przejedziemy. Trochę chyba za bardzo maska jest ustawiona. Trochę do góry. Tu jest jakiś refleks mi tutaj od słońca świeci. Oj, szyby brudne. Teraz to da.
zobaczymy w warunkach takich słońce las, nie? Słońce cień. Zaraz sobie zobaczymy, sobie w nocy jeszcze, jak to funkcjonuje. Teraz to ostro, mamy pod słoneczko, jedziemy praktycznie. Słoneczko jest nad nami. Bardzo fajna sprawa, w sumie człowiek nie korzysta z tego monitorka, nie ogląda tam później jak z przejażdżki czy coś, bardzo rzadko korzysta z tego telewizorka w tych wszystkich rejestratorach. Teraz sobie wjeżdżamy do lasu, tutaj mamy pełno różnych właśnie takich refleksów światła. Słońce cień. Radzi sobie. Radzi sobie. Ciekawe, jak to tam w nocy działa. Trzeba będzie przetestować jeszcze w nocy przejażdżkę. Kurwa. Oh shit. Ojej, olej mi się zapalił. Olej mi się zapalił w silniku. Niedobrze. Dobra, jedziemy tą samą trasą. Jeszcze ciemno tak do końca nie jest, ale jak zgaszę światła, czyli nie ma tu podświetlania. Czyli nie ma podświetlania IR. Kurwa, coś lampy poprzestawiałem. Lampy świecą na boki. Oh shit, trzeba będzie regulować. Nie wiem, jak to się stało. Lampy normalnie dostały zeza. O, ktoś idzie. Mam szyby brudne. Jadę tą samą trasą. Zobaczmy, jak zgaszę tak światła. Ole ciemność, chłopcie panie. Ale nikt po ciemku nie jeździ z wyłączonymi światłami, więc... A co to tak jakoś świeci? A, tu lampa jest. A przy oświetleniu lamp jest zajebiście. Obraz jest płynny. No i co? Muszę wam powiedzieć, że z tym Wi-Fi jest fajna sprawa, że to można sobie na telefonie. No teoretycznie tam człowiek nie ogląda później na tym małym monitorku, na rejestratorze, co tam w ogóle. Także taki ten monitorek jest teoretycznie taki bajer, a tutaj jest tylko chyba dźwięk podczas odpalania, podczas przełączenia się, a zaraz zobaczymy. Tak, mamy dźwięk, więc wiemy, że się odpaliła kamerka. Także tak, proszę ja was. MediaTek, uDrive, Wi-Fi, MT4060. Bardzo fajny bajer, jak ktoś lubi gadżety, żeby na telefonie sobie tam obraz przeglądać. Także git malina, do następnego strzałeczka. Cześć!